W ratuszu odbyło się spotkanie z wykonawcami inwestycji drogowych w naszym mieście. Jednym z tematów poruszonych przez prezydenta był postęp prac, a właściwie kompletny brak postępu w robotach na ulicy Pileckiego. Bo można powiedzieć, że wykonawca opuścił plac budowy i od kilkunastu już tygodni nie obserwujemy tam żadnych prac albo jakieś naprawdę minimalne, pojedyncze prace. Coraz więcej osób mieszkających w tym rejonie miasta wyraża zaniepokojenie takim stanem rzeczy. A my oczywiście monitorujemy cały czas wykonawcę, wysyłamy do niego pisma, dzwonimy do szefów tej firmy, która to wykonuje. Wyrażamy swoje niezadowolenie z tego, jak jest przeprowadzane tempo tych prac. Zapadła taka decyzja, że został jakby wyznaczony ostateczny termin na przyszłą środę, w przyszłym tygodniu, kiedy to wykonawca ma się określić, czy podoła i wykona tą inwestycję w terminie, bądź nie. I czekamy na taki sygnał do przyszłego tygodnia. A konkretnie do 25 kwietnia. Zgodnie z planem i obowiązującą umową, inwestycja ta powinna zostać zamknięta do Sierpnia. Jeśli nawet wykonawca pojawi się teraz na placu budowy, to szansa na dotrzymanie tego terminu jest znikoma. A jeżeli umowa zostanie zerwana, Całą procedurę przetargową miasto będzie musiało powtórzyć. Ponieważ inwestycja jest w znacznej mierze realizowana przy wsparciu środków unijnych, formalności związane z ogłoszeniem nowego przetargu, przeprowadzeniem całości postępowania i zawarciem nowej umowy potrwają co najmniej trzy miesiące, o ile znajdzie się nowy wykonawca. Jak nas już wcześniej informował prezydent, interes miasta na podobny wypadek jest zabezpieczony. Umowa przewiduje kary finansowe. Ale tu nie tylko o pieniądze zachodzi. Mieszkańcy po prostu czekają na ten trakt.